Był to kolejny niedobry mecz warty. Biało-zieloni znów ponieśli porażkę. Tym razem w sobotniej rozgrywce z równie zagrożonym spadkiem z trzeciej ligi MKS-em Ełk. Mecz gospodarze rozpoczęli całkiem odważną grą, jednak okazji do zdobycia punktów nie było wiele. Do końca pierwszej połowy Ełczanie oddali dwa pewne, jednak niezbyt groźne strzały. Podobnie jak jeden z biało-zielonych w 33 minucie Marcin Kacela, który następnie po idealnym dośrodkowaniu Wiktora Płanety nie sięgnął piłki głową. W drugiej połowie nie mogliśmy liczyć na nic więcej. Warta zawiodła swoich kibiców bierną kopaniną i tym samym do głosu zaczęli dochodzić goście. Wydaje mi się, że zagraliśmy dobry mecz, w dobrym stylu wygraliśmy i na pewno będziemy troszkę radośniejsi przy tym stole świątecznym. Wydaje mi się, że tak jak do tej pory pracujemy i te wyniki są na razie nas zadowalające. Ta pasja i poświęcenie dzisiaj było troszkę po naszej stronie i to zwycięstwo, wydaje mi się, że to pokazuje i pokazało, że więcej byliśmy troszeczkę zdeterminowani, więcej biegaliśmy, więcej chcieliśmy i wydaje mi się jednak, że to zwycięstwo jest zasłużone. Myślę, że przegraliśmy to w głowach, dostaliśmy bramkę i tutaj posypało się generalnie praktycznie wszystko. No jest mi przykro tym bardziej, że nastawienie zawodników przez cały tydzień było bardzo bojowe i w momencie, kiedy doszło do tego jak gdyby kluczowego momentu, coś pęka i trzeba się mocno zastanowić nad dalszym kierunkiem tutaj grania. Nasza sytuacja na pewno jest o wiele pogorszyła się znacznie. Nie jest tragiczna, ale jest zła i tutaj trzeba wyciągnąć jakieś wnioski. W 53 minucie wynik otworzył Michał Twardowski, skutecznie ogrywając sieradzkich obrońców, lokując piłkę w siatce. 60 minuta to jakże prosta, ale efektowna akcja Mielcarza, podsuwającego piłkę wprost pod nogi Berezowskiego. Nie marnując szansy, pewnie ustalił wynik na 2-0. Na nic zdały się wprowadzane zmiany zawodników trenera Tomasza Kmiecika. Zwieńczeniem spotkania było wykorzystanie rzutu karnego Pawła Sobolewskiego, zamykając spotkanie, zgarniając trzeci punkt na konto drużyny z Ełku. Teraz możemy jedynie życzyć zdobycia punktów w nadchodzącym meczu z Legią 2 Warszawa. Póki co Sieradz trzyma się 16 miejsca w tabeli.